Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się właśnie w naszej szpitalnej kaplicy, aby oddać cześć patronowi naszego szpitala, jego 160. rocznicę urodzin, 100. rocznicę śmierci. Chcemy modlić się za niego, aby Bóg przyjął go do swego królestwa. Jednocześnie też naszymi modlitwami ogarniamy wszystkich pracowników naszego szpitala, aby Pan Bóg okazał im te łaski, których najbardziej potrzebują. Modlimy się za chorych, którzy korzystają tutaj z tego szpitala, korzystają z mądrości, umiejętności personelu. Wiara do czegoś nas zobowiązuje. I dzisiaj to sobie niesamowicie uświadamiam. Wiara zobowiązuje nas do miłosierdzia. Wiara zobowiązuje nas do tego, abyśmy okazywali miłość i dobroć drugiemu człowiekowi. I to doskonale rozumiał patron naszego szpitala, dr Biedański. On doskonale to rozumiał. Dlatego swoje życie poświęcił dla drugiego człowieka. Sam przecież powiedział, że jest taka złota zasada. Mniej wymagać od świata, a więcej od siebie. I on od siebie wymagał. Wymagał dlatego, aby dać to dobro, miłość drugiemu człowiekowi. Temu człowiekowi, który najbardziej tego dobra i miłości potrzebuje. Tego, który liczy na pomoc drugiego człowieka. Dlatego bierzmy z niego wzór. Zawsze to powtarzam, jeżeli głoszę gdzieś kazanie odpustowe, czy tak jak dzisiaj, przy takiej uroczystości, że jeśli mam jakiegoś patrona, to ja muszę być podobny do niego. On mnie zobowiązuje do tego, żebym starał się poznać go, wzorować się na nim i wprowadzać w życie jego testament. Muszę wam się przyznać, ksiądz biskup Andrzej, uwielbiam cię. Taka jest prawda. Ze względu na tych, którzy tu pracują. Jeżeli tylko przyjedzie do tego szpitala, zawsze jest przyjmowany z ogromną radością. Zawsze jest na korytarzu, przechodzi witany pod nasze staropolskie Szczęść Boże. Zawsze ktoś tam chwileczkę chociaż z nim porozmawia. I mówi, to nieczęsto się spotyka. W innych szpitalach czasami nikt na niego nie zwraca uwagi, a tutaj nie. Tutaj czuje się jak u siebie. Myślę, że właśnie o to chodzi. Żeby w szpitalu każdy czuł się jak u siebie. Żeby miał to poczucie, że nie jest kimś niepotrzebnym, ale jest kimś ważnym. Państwa bardzo serdecznie na wystawie Władysława, doktora Władysława Biedańskiego. Prosimy o zabranie głosu doktora Wiesława Umińskiego. Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Panie i Panowie. Ze wzruszeniem otwieramy dzisiaj wystawę poświęconą życiu i twórczości Władysława Biedańskiego. Jego przemyślenia i przesłania są dla nas zawsze aktualne, inspirujące i obowiązujące. Władysław Biedański pisał: medycyna urodziła się z niedoli. Z jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie.
Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby niepospolitszym, a może i sętnym nawet rzemiosłem. Pamiętajmy o tym w codziennej naszej pracy. Dziękuję. Ja myślę, szanowni państwo, że o Biegańskim można mówić długo. Myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie i kiedyś na nie odpowiedzieć. Ile jest Biegańskiego w każdym z nas? I czy my chcemy się z nim utożsamiać, czy pójdziemy własną drogą? Życzę państwu, żebyśmy się po prostu z nim utożsamiali. I tak może na koniec taki... Mogę? Jeden? Jeszcze mogę? Chodźcie, znajdę tak szybko. Jego myśli, jego aforyzmy. Nie, to jest tylko jeden. Jedno, co jest najważniejsze i to współcześnie dzisiaj, to jest aforyzm, już nie wiem, 50 albo 60. Gdzie się obrócę, wszędzie słyszę hałas i wszędzie słyszę hasło. Trzeba dorównać zagranicy. Lekarze nasi także wołają. Trzeba dorównać Niemcom. Trzeba dorównać Francuzom, Anglikom. Ja zaś twierdzę, że ideałem naszym powinno być nie dorównywanie innym, lecz samodzielność. Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja bez mikrofonu może. Patron dla każdego środowiska jest osobą, którą darzy się najwyższym szacunkiem. Jest osobą, do której wszyscy powinni dążyć. Jestem przekonany, że wystawa, dzięki uprzejmości, dzisiejsza dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum w Częstochowie, którą mamy tu możliwość gościć, w trakcie zwiedzania też da takie przemyślenia i takie wewnętrzne porównanie, które się każdemu z nas przyda po przeczytaniu tego wszystkiego, co tu jest i powrocie do źródeł. Jestem przekonany, że nie tylko pracownicy szpitala będą to zwiedzać, ale i wszystkie osoby, które tu przybywają, zarówno chore, jak i odwiedzające. Jeszcze raz dziękuję dyrekcji Muzeum w Częstochowie i życzę, żeby ta wystawa przyniosła jak najwięcej takich przemyśleń i porównań. Uważam wystawę za otwartą. Czy grudziący lekarze mogą śmiało czerpać z nauk doktora Władysława Biegańskiego? Dzień dobry państwu. Zdecydowanie tak. Nie tylko, że mogą, ale muszą czerpać. I nie tylko grudziący lekarze, ale wszyscy lekarze w Polsce i nie tylko w Polsce. Dzieła Biegańskiego Władysława były tłumaczone na język niemiecki, francuski, rosyjski. Jego przemyślenia, jego sformułowanie jego zasad etyki lekarskiej, jego przemyślenia filozoficzne są na trwale zapisane w naszej historii. Czy wcześniej pani słyszała o dorobku Władysława Biegańskiego? Widziała pani, że jest on tak bogaty w twórczość filozoficzną? Ja absolutnie niewiele właściwie wiedziałam o Biegańskim, prawdę mówiąc chyba nic, także z przyjemnością przyszłam dzisiaj tutaj na tę uroczystość i zrobiłam zdjęcia całej wystawy, żeby się wczytać przynajmniej w te treści podstawowe. No i myślę, że zdobędę książkę filozoficzną z myślami Biegańskiego i postaram się ją zgłębić. No i zainteresuję się głębiej jego twórczością i działalnością przede wszystkim medyczną. Mieszkańcy miasta chyba też niewiele wiedzą o Biegańskim. Nie czas to zmienić? No myślę, że najwyższy czas, bo placówka nasza, tutaj ten szpital jest bardzo dużą placówką i rozpoznawalną w regionie. Wobec tego tym bardziej trzeba by o patronie wiedzę rozszerzyć i rozwijać jak najbardziej.